meczowa piłka Telstar 18 to właśnie nią polscy piłkarze zagrają podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Witam Was piłkarze, ja jestem Kłesek i w dzisiejszym odcinku porównamy piłkę meczową Telstar 18 z piłką Adidasa o najniższym modelu. Co ciekawe, od 1970 roku na Mistrzostwach Świata mecze są rozgrywane właśnie piłkami Adidasa. Dzisiaj także zatwiłem kilka piłek z poprzednich mistrzostw, abyście mogli zobaczyć, jak zmieniały się z biegiem lat. Jak mogliście zaobserwować, Adidas cały czas zmienia rozmieszczenie lat, szukając doskonałości. Każda kolejna piłka jest coraz lepsza i gra się coraz lepiej. A czy tak będzie z Telstarem 18? Zaraz się przekonamy. Podczas testu będziemy liczyć punkty dla piłek. Jeden gol to jeden punkt. Zaczynamy od rzutów karnych. Na początku najniższy model piłki. Jeden 0 do najniższego modelu. Meczowa runda. Jeden, jeden. Albi, jest. Druga konkurencja sam na sam, piłka najniższego modelu. No to lecimy z piłką meczową. Konkurencja trzecia, strzał za pola karnego z prowadzenia. Jeden dla meczowej. Zobaczymy, jak piłki sobie poradzą w rzutach wolnych. Niech lew mi się znowu załączy. Co ty tutaj robiłeś? Mecz bot. Jeden dla meczowej, moi drodzy. Sprawdzimy teraz powera w mojej nodze. Albert daj mi piłkę po ziemi, a ja zamykam oczy i uderzam. Ale jeszcze! Dobra, lecimy! Brawo, brawo, brawo. Dawaj drugą. Wyjął! 3-2! Najniższy model goni nam meczową. Lecimy dalej. Teraz Albert rzuca mi piłkę na klatkę. Ja przyjmuję i ładuję. No 3-3, ciekawie się robi. Dawaj meczówkę. Troszeczkę szczęścia, ale meczowa prowadzi 4-3. Moi drodzy, ostatnia konkurencja. Czekałem na to cały odcinek. Albert Mista na 10 metr. Ja ładuję. Lecimy! No momento. Ale wyjął! Dawaj meczową, Albert. Dobra, moi drodzy, meczowa wygrywa 5-3, przechodzimy do podsumowania. Podsumowując, tą piłką grało się wyśmienicie. Jeśli chcecie ją sobie zakupić, to macie link w opisie. Ja Wam dziękuję za uwagę i za poświęcony czas. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Piłka z Wami, cześć!